Chciałem zadać Ci kilka pytań związanych z tymi wydarzeniami, które w ostatnich dniach, a tak naprawdę godzinach miały miejsce. Po pierwsze chciałem się Ciebie spytać, jak oceniasz wydarzenie, które miało miejsce w programie Minęła 20 wczoraj, to znaczy jak oceniasz zaproszenie do programu Mariana Kowalskiego przez pana Rachonia, zresztą miało to miejsce po raz kolejny. Pytam dlatego, ponieważ kolejny raz Rachoń go zaprosił, a ponadto dopuścił się moim zdaniem strasznej manipulacji Rachoń, ponieważ zaprosił Mariana Kowalskiego jako twarz Marszu Niepodległości, jako osobę do pytania na temat Marszu Niepodległości. Wśród zaproszonych nie było żadnej osoby związanej z ruchem narodowym. W pytaniu twoim zawarła się już odpowiedź, bo albo, ale to, czekaj, to ale podobnie nie było ani żadnej osoby z Marszu Niepodległości, ani ze środowisk ruchu narodowego. Natomiast był zaproszony Marian Kowalski. No i jak oceniasz tą sytuację, że pan Rachoń, zresztą kolejny raz, zaprosił Mariana Kowalskiego? Oceniam właśnie w twoim pytaniu, bardzo rozwiniętym, zawarta jest już właściwie odpowiedź. Też byłem bardzo zdziwiony, że po tych wszystkich kompromitacjach Kowalskiego w ostatnich choćby dniach, kiedy to skompromitował się w Lublinie, odnosząc tutaj sromotną porażkę, po jego wszystkich wypowiedziach, po jego długoletniej współpracy z niebezpieczną sektą sionistyczną, jest zapraszany, gdzie atakowano przecież PiS, właśnie wszystkich atakowano, jest nadal promowany i zapraszany przez telewizję publiczną, konkretnie przez moim zdaniem infantylnego redaktora Rachonia do programu, jako twarz Marszu Niepodległości tym razem, no bo Marian uzurpuje sobie taki tytuł człowieka, który uratował Marsz Niepodległości. To było kilka lat temu, kiedy on tam pozwolono mu tam właśnie przemawiać i uratował rzekomo Marsz Niepodległości. No i teraz do tego wrócono. I tak jak słusznie zauważyłeś, o Marszu Niepodległości mówią wszyscy, tylko nie mówią ich głównie organizatorzy. Dla nich nie ma miejsca w telewizji publicznej pana Rachonia ani w żadnym innym programie. Tylko zaprasza się właśnie takie kreatury jak Kowalski. Po co? No po to, żeby go uwiarygodnić, bo on musi się na nowo zalegendować. Moim zdaniem jemu jest przeznaczona jakaś rola polityczna przez czynniki rządowe czy też służby, żeby właśnie kompromitować ruch narodowy, rozbijać go. I tam właśnie wczorajsze jego wystąpienie miało to na celu. Także tutaj podzielam twoją opinię w 100%. No więcej cóż mogę tutaj dodać? Chyba nic. Natomiast sam Marsz Niepodległości, no to wczoraj żeśmy to już na gorąco też to komentowali, ale dzisiaj się pojawiły jeszcze nowe okoliczności. Mianowicie już widzimy, że to, co się dzieje w Warszawie, ta najpierw delegalizacja marszu przez Gronkiewicz-Waltz, no to jest prawdopodobnie ustawka pomiędzy PiS-em a Platformą po to, aby ten marsz skanalizować dla PiS-u. Bo w tej chwili będzie prawdopodobnie w ten sposób, że narodowcy, pomimo że odwołali się do sądu, nie uzyskają zgody, bo pierwszeństwo mają uroczystości państwowe, a patronat nad Marszem Niepodległości przejmuje pan prezydent Duda i pod jego przewodem ten marsz będzie już bez zakłóceń przeprowadzony. I narodowcy będą zostali w ten sposób wymiksowani jako główni organizatorzy. Oczywiście najprawdopodobniej wezmą w nim udział. Ja też wezmę, bo jedziemy do Warszawy. Natomiast przekaz w mediach będzie taki, że oto PiS, dobry policjant, uratował Marsz Niepodległości, niczym Marian Kowalski i tutaj powinniśmy mu być z tego powodu bardzo wdzięczni. Ma to swoje, mówię, dobre i złe strony, bo mówię, dobrą stroną będzie to, że być może nie dojdzie do tego, czego obawia się pan Stanisław Michalkiewicz, czyli do zadym na wielką skalę i takiego próby Majdanu, bo on to wiąże z wizytą naszej złotej pani Anieli niedawnej, że Niemcy znowu przygotowują tutaj jakąś próbę rozruchu, a na pewno prowokacje by były.
zresztą teraz też mogą być, bo przekaz dla świata, dla żydostwa światowego, dla mediów zachodnich ma być taki, że oto w Polsce odraża się nazizm i źli naziści wyszli na ulicę Warszawy i tutaj nie trzeba z nimi coś zrobić. Antysemickie hasła ksenofobiczne i tak dalej, trzeba coś z nimi zrobić. No, dzięki temu, że PiS nad tym przejął pieczę, no prawdopodobnie do jakichś zamieszek ostrych nie dojdzie, ale zobaczymy. No, jedziemy tam do tej Warszawy, będziemy Państwu to na bieżąco relacjonowali w miarę możliwości. Zresztą myślę, że wiele osób zabierze ze sobą, tak jak mówi Grzegorz Braun, różaniec i telefony komórkowe z możliwością nagrywania i będą to wszystko rejestrowali, także ewentualnych prowokatorów, zadymiarzy będziemy mogli namierzyć, zidentyfikować i w ten sposób chociażby osłabić siłę prowokacji. Chciałem jeszcze, Grzegorz, na koniec się Ciebie spytać, ponieważ powiedziałeś, że tutaj to może być ustawka, to chciałem się Ciebie spytać, jaki rodzaj ustawki wydaje Ci się bardziej prawdopodobny? Czy jest to ustawka zrobiona na szybko wskutek decyzji Hanny Gronkiewicz-Waltz, która mogła być też dużym zaskoczeniem dla środowisk PiS? Czy może w Twoim zdaniem jest to już wcześniej było przygotowywane, no bo sytuacja, w której jest to tak wszystko dokładnie, perfekcyjnie zgrane, spotkanie prezydenta z premierem, prawda, tutaj plany już, szykowanie, sprzężone jest w to odsłonięcie pomnika Lecha Kaczyńskiego w Warszawie. Jak to widzisz? Czy może być to większa robota? Ja tego dokładnie nie wiem, bo nikt mi się nie zwierzał, jak to było przygotowywane, natomiast pewne tropy wskazują, że mogło być właśnie tak, jak sugerujesz, bo o czym... Czy większa robota, czy mniejsza? Czy tak bardziej czy improwizacja? Może raczej ja raczej przypuszczam, że większa, bo co mnie w tym przekonuje, to, że tutaj na przykład w Lublinie, w Lublińskiego Podwórka, już wcześniej były organizowane wyjazdy na ten marsz. Wtedy jeszcze nikt nie mówił o tym, że marsz będzie zdelegalizowany, natomiast skwapliwie włączyła się w to Związek Solidarność, który podstawia autokary dla chętnych. Posłowie PiS-u też organizują wyjazdy, więc dziwne to trochę jest, że na imprezę sygnowaną przez Ruch Narodowy wspierający rząd, związek i partia rządząca podstawia autokary, więc, a to przecież było na kilka dni wcześniej. Ale myślę, że no, służby specjalne i tak dalej no, wiedziały przecież, jak mniej więcej przewidywały, jakie mogą być następstwa, skutki tego marszu i to sobie przygotowały. Natomiast czy wszyscy o tym wiedzieli, tego naturalnie wiedzieć nie mogę i nie będę spekulował. Nikt mi się nie zwierzał tak na ten temat. Zobaczymy w praniu, zobaczymy w niedzielę, jak to, o co tam chodzi. Miejmy nadzieję, że nie będzie jakiejś dużej, gigantycznej prowokacji, no i ten marsz mimo wszystko no, nie skończy się jakąś tragedią. Dziękuję. No, smutne jest to, że żal mi tych młodych ludzi, którzy po prostu no, próbują jakoś zaistnieć na scenie politycznej. Mam na myśli Ruch Narodowy, pana Bosaka, pana... jak on tam się nazywa? Winnickiego. Tumanowicz, no, Robert Bąkiewicz przede wszystkim. Robert Bąkiewicz, którym PiS za każdym razem kradnie inicjatywę, odbiera im tlen po prostu do zaistnienia, bo PiS no, przyjął taką taktykę, że symbole przejmuje od Ruchu Narodowego, od środowisk konserwatywnych, katolickich, natomiast idee też przejmuje, nawet pewne no, aksjologie werbalnie przejmuje, natomiast w realizacji niestety jest gorzej i tutaj oni często, pamiętajmy, kto nas do Unii Europejskiej wprowadzał, kto Unię Europejską stręczył, bo jak już mówimy o niepodległości, no to uświadommy sobie, że świętujemy odzyskanie niepodległości, a w kraju, który nie jest niepodległy, bo wejście do Unii Europejskiej równa się utratą niepodległości, a do wejścia do Unii, do głosowania na tak w referendum, nawoływali zgodnie SLD, PiS,
PO, które nie wiem, czy wtedy tak się nazywało, Unię Wolności i tak dalej, i tak dalej. PSL, więc ci wszyscy szumrawcy, a traktat ratyfikował pan swoim długopisem, pan prezydent Lekaczyński. Który odmówił pisania nawet podczas składania podpisu, no niemniej jednak... Jak... Który teraz z racji tego spoczywa na Wawelu, a między osobami zasłużonymi. A odsłonięty na placu Saskim w Warszawie, zwanym placem Piłsudskiego. Czyli po prostu z braku prawdziwych bohaterów tworzy mamy się... bohaterów zastępczych i bohater mamy zastępczych. Mamy uroczystości niepodległościowe w kraju niepodległym. No to dziękuję. Dziękuję.